Już w niedzielę o godzinie 12.30 korona Kielce zmierzy się na Suzuki Arenie z górnikiem Zabrze. Parę najważniejszych informacji na temat tego spotkania przygotowaliśmy dla Was właśnie w tym materiale. Zaczynamy od kas meczowych. Sobota między godziną 10 a 18 będzie na Was czekała otwarta kasa przy ulicy Ściegiennego. Także wszystkie osoby, które wybiorą się na spacer, a niekoniecznie chcą kupować bilet online, mogą przyjść pod stadion i zakupić sobie wejściówkę na niedzielne spotkanie. W niedzielę z kolei tak naprawdę bilet będziecie mogli kupić już od godziny 8. Wtedy otwieramy pierwszą kasę przy ulicy Ściegiennego, pozostałe od godziny 9. A także sklep Kibica, w którym mamy wiele ciekawych nowych towarów, także zapraszamy Was do tego, by zapoznać się z naszym asortymentem. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji na to spotkanie, mamy dla Was dwie strefy kibica, strefę Canal Plus oraz strefę naszego sponsora Go Plus Bet. W tej drugiej strefie od godziny 11.30 odwiedzą Was piłkarze Korony Kielce, którzy nie zagrają z różnych powodów w tym spotkaniu, więc będziecie mogli się z nimi spotkać, przybić piątkę, zrobić wspólne zdjęcie, czy też uzyskać autograf. No i oczywiście tradycyjnie sektor rodzinny, w którym liczne gry i zabawy, animacje oraz wizyta z Cyzia, więc dla każdego coś miłego, od najmłodszego do najstarszego, także mam nadzieję, że nie musimy Was zachęcać mocniej do tego, by przyjść na to spotkanie. Co ważne, jeszcze odbędzie się zbiórka, zbiórka pieniędzy na Malinkę, którą na pewno kojarzycie. Będą wolontariusze, którzy ze specjalnymi puszkami będą zbierać pieniądze właśnie na tę dziewczynkę, także zachęcamy was do tego, by wesprzeć zbiórkę choćby złotówką. Ponieważ jak wiecie, każda złotówka przyczynia się do tego, żeby realnie pomóc w walce o zdrowie, więc zachęcamy was również do tego i zapraszamy na stadion godzina 12.30 przyjście szybciej będzie co robić mimo że będzie chłodno i trochę deszczowo ciepło się ubierzcie i bądźcie z nami dopingujcie żółto-czerwonych w walce o kolejne ligowe punkty ponieważ następne ligowe spotkanie dopiero za miesiąc na naszym stadionie e, oczywiście więc bądźcie z nami żeby ta rozłąka dla tych którzy nie jeżdżą na mecze wyjazdowe była jak najkrótsza do zobaczenia